Radio Kapitał. Radio Kapitał. Witamy w audycji Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny o tytule Całego Ciała. Dzisiaj podczas naszej audycji porozmawiamy o temacie, który dotyczy każdej z nas, bo dotyczy naszych podstawowych praw. Praw, z którymi mamy kontakt właściwie na co dzień, choć nie do końca możemy sobie zdawać z tego sprawę, że to są nasze prawa, bo chodzi o prawa nas jako pacjentki. Dziś podczas naszej audycji będę rozmawiać z Kamilą Ferenc, którą już pewnie część z Was zna, ale żeby tradycji stało się zadość, to przedstawię zarówno Kamilę, jak i siebie. Kamila Ferenc jest prawniczką federacji, jest wicedyrektorką do spraw programowych, a także jest autorką tego oto poradnika, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jestem też ja, Aleksandra Magryta. W federacji zajmuję się rzecznictwem, jak również koordynuję działaniami Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, w skrócie WKURW, czyli koalicją ponad 100 organizacji, które walczą o nasze prawa reprodukcyjne. Może zastanówmy się w ogóle, czym są te prawa pacjenckie, no bo wydałyśmy tą właśnie publikację i prawa pacjenckie no, wydają się bardzo ważnym tematem, a jednocześnie trudnym, ponieważ pojawi się słowo pacjent, pacjentka, no i prawa. No, wydawałoby się, że idziemy do lekarza, lekarki i wiemy, o co chodzi, ale nie do końca jesteśmy pewne naszych praw pacjenckich, więc czym są te prawa? Prawa pacjenckie to są takie bezpieczniki, gwarancje, żeby wszystkie świadczenia zdrowotne, które nam są udzielane, wszystkie badania, jakie są nam wykonywane, odbywały się z należytą starannością, według najlepszej wiedzy medycznej, ale też w sposób, który szanuje naszą godność, szanuje nasze prawa, nie jest takim sposobem upokarzającym, jakimś uprzedmiotowiającym. To też celem takiego systemu praw pacjenckich jest to, żeby wyrównywać sytuację pacjenta wobec bardzo dużych takich systemowych struktur, wobec których on lub ona są słabsze po prostu na starcie, czyli całego systemu opieki zdrowotnej, przychodni, szpitali, wszystkich podmiotów leczniczych, lekarzy tam zatrudnionych. Taki pacjent czy pacjentka, którzy przychodzą z ulicy i chcą się zdiagnozować, albo potrzebują jakiejś operacji, albo potrzebują jakiejś recepty, tak naprawdę nie mają tej wiedzy medycznej i są zdani na lekarzy, lekarki, na szpitale. I w związku z tym bardzo łatwo jest naruszyć ich prawa. W związku z tym powstały właśnie takie gwarancje prawne, na które pacjent, pacjentka mogą się powołać, żeby po prostu czuć się bezpieczniej i żeby ich interesy były w tym procesie medycznym uwzględnione. Czyli jest to właściwie bardzo ważne, no bo tak jak wspominasz, idziemy do tego lekarza, lekarki i nie mamy tej wiedzy, że nam się coś należy albo że możemy mówić o tym, że chcemy mieć takie i takie badanie i że ono jest w kontrakcie pewnie, czy w jakichś tam przepisach, prawda? Tak, szczegółowe świadczenia, my to nazywamy świadczeniami zdrowotnymi, tak też jest to zapisane w prawie, no ale przede wszystkim wszystkie usługi medyczne, tak, które są nam świadczone, one są przeróżne i bardzo szczegółowe, są wymienione w odpowiednich dokumentach i my mamy do nich tytuł, jeżeli oczywiście mamy ubezpieczenie i są refundowane przez NFZ, albo możemy je sobie prywatnie wykupić w jakichś miejscach. I to jest, i to dotyczy bardzo konkretnych jakichś usług, tak, których możemy oczekiwać za to, że opłacamy ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast wokół tego jeszcze jest taka sfera, w której chodzi o to, żeby w momencie, w którym ktoś wykonuje wobec nas tę usługę medyczną, traktował nas w odpowiedni sposób, żeby słuchał naszych potrzeb, żeby z nami rozmawiał w odpowiedni sposób. Tak? Czyli chodzi o to nie tylko co nam się należy, ale też w jaki sposób powinnyśmy to dostawać. Czyli to pokazuje, że to powinna być taka pełnia kompleksowej obsługi i wsparcia, jeżeli się decydujemy na pewne zabiegi lecznicze albo po prostu wyjście do
przychodni lekarskiej. Tak, no podstawą jest bezpieczeństwo pacjenta, pacjentki, poczucie właśnie takiej świadomości, co się ze mną dzieje, co mnie czeka, podstawy do zaufania lekarzom i lekarkom, poczucie godności, minimalizowanie bólu, też no taka sytuacja, w której czuję się tak dobrze, jak tylko to możliwe. Że to udzielanie tych świadczeń zdrowotnych nie jest związane z jakimś niepotrzebnym stresem, tak? Ten stres trzeba minimalizować, że nie jest związane z jakimiś trudnościami. Jednak ten system opieki zdrowotnej w Polsce ma nas właśnie wspierać, otaczać opieką, jak sama nazwa wskazuje, czyli ma się wykazywać jakąś troską o nas, ale nie tylko taką deklaratywną, tak, że okej, przyjmiemy Cię do szpitala i tam sobie poleżysz, będziesz miała jakieś badania, tylko no to też musi, te badania czy te zabiegi muszą być wykonywane na odpowiednim poziomie, w odpowiednim standardzie. To może spójrzmy na jakiś konkretny przykład, bo tak mówimy ogólnie, ale myślę, że wiele osób, które nas teraz słuchają albo też oglądają, mogą chcieć takich konkretnych przykładów, bo wydaje się to bardzo ważne, ale tak, właśnie żeby mieć taki okej, no to w tej sytuacji mogę zareagować i mogę tak zareagować. Na przykład to może być sytuacja w gabinecie ginekologicznym, kiedy przychodzę po prostu na badanie ginekologiczne, tak? USG dopochwowe, albo potrzebuję w tym gabinecie ginekologicznym porady co do antykoncepcji stałej hormonalnej, dobrania tej antykoncepcji, wypisania recepty na tę antykoncepcję, ale na przykład chcę zaplanować ciążę i potrzebuję określonych informacji, jak się do tego przygotować, jakie badania w ciąży będą mi przysługiwać. Inny przykład, kładę się do szpitala, tam wykonywane są badania, no i przychodzą wyniki badań, które nie są pozytywne dla mnie. Jak powinny mi zostać przekazane? O tym też mówią prawa pacjenckie. W jaki sposób trzeba z pacjentką, pacjentem rozmawiać o wynikach badań. Albo, nie wiem, kwestie samego pobytu, co mi się należy, czy jakieś wsparcie psychologiczne, dostępność rozmowy z lekarzem, o co mogę zapytać. To idąc z tym przykładem, może skupmy się na tej sytuacji, że przekazywane są nam badania, wyniki badań i one są dla nas nieczytelne, widzimy, że coś się dzieje i jak taki lekarz, lekarka powinni nam mówić o na przykład złych wynikach badań prenatalnych? Na pewno z dużą delikatnością. Nie mogą przed nami niczego zatajać. No chyba, że jest taki wyjątek, gdyby rzeczywiście to miało doprowadzić do jakiegoś wstrząsu u pacjenta, pacjentki i znaczącego pogorszenia stanu zdrowia, byłoby to wielkie ryzyko, czyli na przykład pacjent, pacjentka jest w tak krytycznym stanie, że każda nawet mała, ale negatywna informacja może dobić tego pacjenta czy tę pacjentkę, no to wtedy rzeczywiście można się wstrzymać z tą informacją bardzo negatywną. Natomiast co do zasady, lekarz nie ma prawa ukrywać nic przed nami i musi nam to przekazać w sposób bardzo klarowny, jasny, zrozumiały. Czyli żadne łacińskie nazwy, no chyba, że za chwilę nam je przetłumaczy, żadne skomplikowane terminy, specjalistyczny język, to wszystko musi zostać rozkodowane na taki zwyczajny język, żebym ja jako pacjentka wiedziała, co się ze mną dzieje, co się ze mną jeszcze zadzieje, jakie mam opcje, jak to wszystko przebiega, jakie mogą być skutki uboczne, na przykład stosowanie jakichś leków, ale nie takim językiem fachowym, który rozumieją tylko profesjonaliści z danej branży, ale tak, żebym ja wiedziała mniej więcej przynajmniej, jaki to będzie miało efekt w moim życiu. Czyli na przykład wyobraźmy sobie tą właśnie sytuację, że dostaje nasza koleżanka wyniki badań prenatalnych, one są złe, i lekarz jej tłumaczy, co one znaczą i czy lekarz, lekarka powinien powiedzieć teraz, okej, ma Pani tą taką możliwość, Pani może się udać do tego miejsca i czy to jest właśnie w ramach praw pacjenckich, czy... Jak najbardziej. Pacjentki mają prawo do pełnej informacji. Prawo do informacji to jest jedno z takich koronnych praw pacjenckich. Do pełnej informacji o stanie zdrowia swoim, o stanie zdrowia płodu i nie tylko takiej informacji, która jest jakoś rzeźbiona światopoglądem lekarza, tak? Czyli lekarz dopuszcza pewne opcje, więc o nich powie, ale reszta to już nie jego broszka. Nie, jego sumienie tutaj nie może stać wyżej niż prawo do informacji, czyli powinien powiedzieć, może Pani na przykład urodzić i w związku z tym żądać takiego standardu opieki perinatalnej, paliatywnej, opieki w hospicjum. Ale może też Pani legalnie dla siebie przerwać ciążę
jeżeli ma Pani takie życzenie. Powinien też powiedzieć, jak zbadać się, żeby sprawdzić, czy jest ryzyko występowania takich wad genetycznych w przyszłości. Powinien powiedzieć, czym się charakteryzuje dana wada genetyczna u płodu, jak może przebiegać ciąża, jakie mogą być też skutki negatywne dla zdrowia tej kobiety, jeżeli będzie kontynuowała tę ciążę. Czy grozi jej jakiś krwotok wewnętrzny, czy grozi jej pęknięcie macicy, czy grozi jej zbyt wczesny odpływ wód płodowych. Tak, wszystkie te sprawy powinny zostać z pacjentką omówione i na każde pytanie lekarz powinien odpowiedzieć. I oczywiście, jeśli chodzi o te możliwości przerwania ciąży, no to nikt nie będzie oczekiwał od lekarza, wręcz nie można od niego oczekiwać, że będzie podawał numer telefonu do konkretnej kliniki aborcyjnej, na przykład za granicą, albo że będzie taki zabieg umawiał. Nie, jeżeli on jest poza prawem polskim, to lekarz jakby już nie może uczestniczyć w tym zabiegu, ale może powiedzieć pacjentce, że ona nie poniesie odpowiedzialności karnej, jeśli na przykład wyjedzie za granicę do szpitala, w którym obowiązuje bardziej liberalne niż w Polsce prawo, że istnieją organizacje pomocowe, Federacja na rzecz Kobiet Planowania Rodziny, Aborcja Bez Granic, które udzielą więcej informacji, które wspomogą finansowo, psychicznie w organizacji, tak, w tej decyzji o przerwaniu ciąży. Więc lekarze nie powinni się bać rozmawiania z pacjentkami na różne tematy, choćby najbardziej kontrowersyjne w oczach opinii publicznej, bo nic, co dotyczy zdrowia ludzkiego, nie jest kontrowersyjne. I obce z drugiej strony. I obce, tak. Jak o tym sobie myślę, to od razu aż mi się ciśnie na usta, żeby zapytać o pseudowyrok, no bo on też miał wpływ na to, jak nasze prawa pacjenckie są traktowane. I czy tutaj w tym aspekcie na przykład lekarze przestali informować o tym, co się pacjentką należy, albo zaczęli się bać, albo... Tak, ten pseudowyrok dotyczący aborcji, który tak naprawdę zakazał aborcji z przyczyn embriopatologicznych, on wprowadził tak zwany efekt mrożący. To znaczy teraz wszyscy, nawet jeżeli to jest legalne, boją się rozmawiać o aborcji. Boją się podejmować nawet tej aborcji, która jest legalna według ustawy, czyli kiedy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego albo jest zagrożenie dla zdrowia życia pacjentki w ciąży. Nawet w tych sytuacjach. Nawet w tych sytuacjach lekarze boją się podejmować takich przypadków, zajmować się nimi. Łamiąc równocześnie prawo pacjenckie. Oczywiście, tak, to jest też łamanie praw człowieka. Bo sam wyrok tak bardzo naruszył prawa kobiet do samostanowienia, do ochrony swojego życia prywatnego, naruszył zakaz dyskryminacji, zakaz nieludzkiego, poniżającego traktowania, że no to są już poważne, systemowe naruszenia praw człowieka. Ale one się też przekładają na naruszenia praw pacjenckich, bo dostęp do badań prenatalnych, do informacji o badaniach prenatalnych, czy informacji właśnie o tym, jakie mam opcje po tym, jak usłyszę, że mam negatywne wyniki badań prenatalnych, że płód na przykład nie przeżyje porodu, też zostało ograniczone. I to jest działanie bezprawne, bo o ile rzeczywiście nie można dzisiaj w publicznym szpitalu wykonać takiej aborcji z powodu wad płodu, tych ciężkich i nieodwracalnych, to w dalszym ciągu można z pacjentką rozmawiać, ją konsultować, świadczyć jej poradnictwo, przede wszystkim dla ochrony jej zdrowia fizycznego i psychicznego. Bardzo często pacjentki przeżywają roztrój tego zdrowia ze względu właśnie na tę ciążę embriopatologiczną. I właśnie jeżeli mają wynik badania prenatalnego i wiemy już, że płód nie przeżyje albo chwilę po urodzeniu umrze i ta pacjentka nie chce być dalej w ciąży, bo i też źle się czuje psychicznie, czy w związku z tym, patrząc na to jej zdrowie psychiczne, czy ona ma prawo jako pacjentka, żeby ta ciąża została przerwana? Jak najbardziej. To jest jedna z przesłanek uprawniających do aborcji na NFZ w Polsce. Trzeba mieć tylko zaświadczenie od psychiatry. Być może nie jest tak łatwo znaleźć takiego lekarza lub lekarkę z zakresu psychiatrii w Polsce, ale my tworzymy taką sieć wsparcia zdrowia psychicznego, gdzie zbieramy kontakty do lekarzy, lekarek psychiatrii, psycholożek, terapeutek, które rozumieją temat aborcji, wiedzą jak rozmawiać też z osobami na ten temat i które odbywają konsultacje psychiatryczne, żeby właśnie sprawdzić, czy nie doszło do rozstroju zdrowia psychicznego u pacjentki. Jeżeli jest takie zaświadczenie, to szpital ma obowiązek je respektować. Niestety w Polsce w mniejszości są szpitale, które je respektują. To jest temat na oddzielną dyskusję. Oczywiście można to zaskarżyć, nawet w takim przyspieszonym trybie. Warto się zawsze wtedy zwrócić do nas, do Federy, w razie jakichś kłopotów, ale rzeczywiście to jest możliwe i to się w Polsce udaje,
czyli aborcję z powodu zagrożenia dla zdrowia psychicznego pacjentki w ciąży. A propos pseudowyroku, jeszcze tylko dodam, że ten nasz poradnik, on został przygotowany i wydrukowany przed wejściem w życie pseudowyroku. Czyli trochę jest już pisane w duchu, tak jakby ta aborcja z powodu ciężkich nieodwracalnych wad płodu była jeszcze dostępna, no bo wówczas taki był stan prawny. Mm-hmm. Natomiast promocje z przyczyn od nas niezależnych zaczęłyśmy już po wejściu w życie, po opublikowaniu tego pseudowyroku. I chociaż nie uznajemy go jako wyrok, to on w praktyce ma negatywne dla nas konsekwencje. Natomiast jest tutaj taki przypis, że jeżeli rzeczywiście ten wyrok wejdzie w życie, zostanie opublikowany, co się stało, to mamy przygotowane scenariusze działania na tę okoliczność i można się do nas zgłosić. Właśnie te scenariusze działania są opisane na przykład u nas na stronie internetowej, w zakładce Potrzebuje pomocy. I w skrócie sprowadzają się do tego, że właśnie często ciąża embriopatologiczna powoduje zagrożenie zdrowia i życia i to jest przesłanka do aborcji, że można wyjechać za granicę bardzo legalnie i że można też zamówić zestaw poronny do domu i przerwać ciążę bezpiecznie w domu, byleby nie bać się potem pojechać w razie czego do lekarza, bo lekarz nie może wezwać policji, jak dowie się, że miałyśmy aborcję. No to jest bardzo ważna informacja. Ale skoro już wspomniałaś o naszym poradniku, to tak właśnie otworzyłam spis treści i patrzę na spis treści. I jest tam, gdzie znajdziesz swoje prawa, na co się powoływać, kilka złotych zasad, drabinka interwencji, jak także inne kwestie, jak na przykład przepisy, czy na przykład inne ważne poradniki. No właśnie, tak sobie myślę, my nie wiemy zazwyczaj, gdzie szukać informacji o naszych prawach. I w naszym poradniku jest informacja, gdzie możemy te nasze prawa znaleźć. Czy mogłabyś w kilku słowach opowiedzieć właśnie o tych najważniejszych dokumentach, których możemy znaleźć? Pierwszym takim koronnym dokumentem, gdzie jest o ochronie zdrowia, to Konstytucja i artykuł 68, on mówi o tym, że każdemu w Polsce należy się właśnie ochrona zdrowia, a w szczególności osobom starszym, dzieciom czy kobietom w ciąży. Natomiast taką drugą bardzo ważną ustawą, już nie zasadniczą jak Konstytucja, tylko zwykłą, jest ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. I tam rzeczywiście są wypisane, uregulowane wszystkie prawa pacjenckie, takie ogólne, które możemy stosować w konkretnych sytuacjach, tak? Czy jak prawo do informacji, prawo do intymności, godności, prawo do dokumentacji medycznej itd., itd. Natomiast potem są szczegółowe ustawy dotyczące, a do nich rozporządzenia, czyli przepisy wykonawcze, gdzie są szczegółowe świadczenia zdrowia reprodukcyjnego, tak? Czyli prawo do aborcji, prawo do antykoncepcji, prawo do założenia wkładki wewnątrzmacicznej antykoncepcyjnej, tak zwanej spirali. Są przepisy w ustawie o zawodach lekarza, lekarza dentysty o tym, jak lekarz się powinien w stosunku do nas zachowywać, jak odesłanie do etyki lekarskiej, ale też to, jak powinien nas w pewien sposób, może powiem brzydko, obsługiwać, tak, ale może nie w znaczeniu bardzo takim komercyjnym, tylko raczej właśnie udzielania tych świadczeń zdrowotnych. Takim ogólnoludzkim. Tak, tak. Jakich zasad ten lekarz powinien wobec nas przestrzegać? To jest tak naprawdę bardzo dużo aktów, wykazów aktów prawnych, na które możemy się powoływać. I one wszystkie są wypisane w naszym poradniku prawa pacjenckie, więc myślę sobie, że to jest idealna w ogóle publikacja, żeby ją mieć przy sobie i w razie jakiejś sytuacji móc ją wyciągnąć i się odnieść podczas wizyty. Bo sobie myślę na przykład o takiej sytuacji. Ostatnio odezwała się do mnie koleżanka i była strasznie zła, bo poszła na badanie USG i chciała wyjść z partnerem na to badanie i lekarz jej powiedział, że nie może ten partner być podczas badania, no bo regulamin przychodni na to nie pozwala. I ona była wściekła, bo też potrzebowała tego wsparcia, a ja też byłam zbulwersowana i sobie pomyślałam, kurczę, no to jest po prostu prawo pacjenckie, a zostało złamane, prawda? To prawda. Co ciekawe, jedna z podobnych historii jest opisana u nas w rozdziale prawa i odpowiedzi, Q&A. I co zrobić w takiej sytuacji? Można właśnie zajrzeć do aktów prawnych, no i wiemy, że w ustawie o prawach pacjenta, Rzeczniku Praw Pacjenta są te prawa pacjenckie wypisane, więc mniej więcej tam tego szukamy, tak? Takie ogólne dotyczące sposobu udzielania świadczeń, a może nie bardziej niż konkretnych świadczeń, bo one są w innych ustawach. Potem mamy rozdział, na co się powoływać i tutaj też szukamy i wśród tych właśnie praw
jest prawo do obecności osoby bliskiej, czyli artykuł 21 ustęp 1 ustawy o prawach pacjenta, Rzeczniku Praw Pacjenta. I jest wyjaśnione, że każdy pacjent, pacjentka może żądać obecności osoby bliskiej, która jest interpretowana bardzo szeroko. To nie musi być ktoś spokrewniony z nami, to nawet nie musi być nasz partner, partnerka w jakimś nieformalnym związku, ale to jest każda osoba, którą my wskażemy, czyli na przykład przyjaciółka. I mamy prawo żądać, by była ona obecna lub on podczas udzielania nam świadczeń, czy na przykład robienia badania, tak jak w tym wypadku, albo udzielania porady. Jedynym wyjątkiem, kiedy można wyprosić taką osobę, jest zagrożenie epidemiczne lub jakieś zagrożenie dla zdrowia pacjentki, pacjenta. Natomiast to są wyjątki, które na co dzień nie mają miejsca, no chyba, że czasy zaostrzonej fali COVID-u. No tak. Ale zazwyczaj w czasach pozacovidowych, mówiąc w skrócie, pacjentka ma prawo z mężem wejść na badanie USG. I nawet jeśli lekarz powołuje się na regulamin szpitala, a my wiemy już, że prawo do tej osoby bliskiej, która będzie nas trzymała za rękę, będzie z nami w gabinecie, będzie po prostu wsparciem. Będzie wsparciem, jest, że to prawo znajduje się w ustawie, to musimy pamiętać, że ustawa jest ważniejsza niż regulamin wewnętrzny szpitala. Ustawa jest tu, regulamin jest tu. Regulamin wiąże tylko na terenie szpitala, to po pierwsze, a ustawa w całej Polsce. Po drugie, regulamin jest niżej właśnie w tej hierarchii aktów prawnych niż ustawa, więc regulamin musi być zgodny z ustawą. Ustawa wyznacza kierunki do napisania takiego regulaminu. Czyli w tej sytuacji ta moja koleżanka albo właśnie też jej partner mogliby powiedzieć, że jest ustawa, która mówi o tym, że to jest niezgodne i że im się należy to, żeby byli we dwoje podczas tego badania. A co w sytuacji, że jeżeli lekarz mimo to odmówi, no bo tak się może zdarzyć. I rzeczywiście, jeżeli nie działa powołanie się na konkretny przepis, nawet nie zawsze trzeba cytować, tak, że to jest artykuł 21, tylko powiedzieć, że jest w takiej a takiej ustawie sformułowany mniej więcej tak, taki przepis. Zresztą ja zachęcam, żeby nosić tę książeczkę zawsze przy sobie. Ona ma taki format kieszonkowy. Idealny, tak. Tak, do torby czy do plecaka. I można tutaj to traktować jako ściągawkę. Natomiast jeżeli lekarz mimo wszystko się opiera, to trzeba prosić, żeby wpisał to do dokumentacji medycznej albo wydał oddzielnie na jakiejś kartce tę odmowę, żeby mieć dowód. Jeśli jest z tym problem, no to wiadomo, że osoba bliska jest świadkiem, albo można poprosić świadka jakoś gdzieś z korytarza, na przykład zagadnąć jakąś pielęgniarkę, tak, i przy niej przeprowadzić taką rozmowę. Można też nagrywać tę rozmowę. Jest to legalne? Tak, jeżeli nagrywamy rozmowę, po pierwsze, w której uczestniczymy, a po drugie, dla ochrony własnych praw, czyli nie po to, żeby na przykład wstawić to potem w internecie i napisać, jaki ten lekarz jest beznadziejny, tylko po prostu, żeby dochodzić swoich praw i gdzieś tam udowadniać ich naruszenia, to wyłączona jest bezprawność takiego nagrywania i można to robić. Natomiast jak już postaramy się o ten dowód, tak, że lekarz nam odmówił, to trzeba się udać do kierownika lub kierowniczki placówki. Być może to pomoże, natomiast w dalszym ciągu można złożyć skargę i warto złożyć skargę, bo takie sytuacje nie mogą pozostać bezkarne, tak? A jak złożyć taką skargę? No bo wyobrażam sobie, że ja na przykład nie jestem prawniczką, też byłoby mi ciężko taką skargę napisać. W tym pomagamy my, nasz zespół prawny. U nas na stronie można znaleźć wzory skarg do NFZ-u, do Rzecznika Praw Pacjenta i często decyzje mogą być zaskakująco pozytywne dla nas i potem otwierają na przykład drogę do jakiegoś zadośćuczynienia dla nas, ale też są przestrogą na przyszłość dla takich lekarzy czy placówek. I jak najbardziej, jak się zajrzy do nas na stronę, to można znaleźć właśnie wzory skarg, które się po prostu pobiera z naszej strony, uzupełnia swoje dane, pisze 2-3 zdania, co się wydarzyło w tej konkretnej sytuacji. Adres jest już zazwyczaj podany, wystarczy podpisać i wysłać. Super, czyli wystarczy wejść na stronę www.federa.org.pl i tam znaleźć wzory pism, je wydrukować i mamy sprawę, że tak powiem, załatwioną. Można też zawsze napisać do nas z prośbą o pomoc w dostosowaniu, tak, tego wzoru pisma do konkretnej sprawy. To może spójrzmy na inną sytuację, która jest opisana właśnie w tym poradniku. A jest sytuacją, o której dość często też słyszę, czytam też komentarze na Facebooku.
I to jest tak, lekarz odmówił mi wystawienia recepty na antykoncepcję hormonalną, bo jak powiedział, uznaje tylko naturalne metody planowania rodziny. No i co? I miał takie prawo? Nie ma takiego prawa, bo powinien działać zgodnie z wiedzą medyczną i nie zasłaniać się swoim sumieniem, światopoglądem czy jakąś swoją wiarą. Współczesna wiedza medyczna dopuszcza bezpieczne środki hormonalne, które służą jako antykoncepcja i pacjentka ma prawo z nich skorzystać, dopóki nie jest to niebezpieczne dla jej zdrowia, czyli na przykład nie jest uczulona na jakiś składnik tego leku. Więc takie działanie jest na pewno nieprawidłowe. Lekarz nie może powiedzieć, że jakaś klauzula sumienia albo coś. Znowu trzeba zadbać o odmowę na piśmie, w dokumentacji, udać się do kierownika, zażądać najlepiej jakiegoś innego lekarza w międzyczasie, żeby no już nie kontynuować jakiejś nieprzyjemnej rozmowy z tym lekarzem czy lekarką, ale też dla siebie w miarę szybko zdobyć pożądaną receptę. Warto tutaj pamiętać, że jeżeli mamy już ustawioną stałą antykoncepcję hormonalną, tak już, już jakiś ginekolog czy ginekolożka nam ją dobrali i bierzemy ją przez jakiś czas, ale potrzebujemy przedłużyć, tak, wykupić kolejne opakowanie, to możemy się udać do lekarza POZ. Aha. Zwykłego takiego? Tak, zwykłego takiego, tak zwanego rodzinnego, internisty tak naprawdę każdej specjalizacji, pokazać, że my już ten lek bierzemy, chodzi tylko o przedłużenie recepty i ten lekarz może nam spokojnie tę receptę przedłużyć, tak? Więc nie zawsze trzeba chodzić na prywatne wizyty ginekologiczne. Natomiast jak już jesteśmy w takiej, załóżmy, przychodni ginekologicznej i z tym lekarzem rozmowa nie przynosi rezultatu, bierzemy tę odmowę lub nagrywamy tę rozmowę, idziemy do kierownika placówki i znów możemy złożyć skargę do NFZ-u, bo kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, na to, że, który mówi o tym, że dana placówka świadczy coś pacjentkom i za to NFZ potem płaci z naszych składek na ubezpieczenie, no to jeżeli w tym kontrakcie są wszystkie świadczenia ginekologiczno-położnicze, to również porada medyczna, w skład której wchodzi wypisanie recept na antykoncepcję. I odmowa arbitralna, niemedyczna takiej recepty jest naruszeniem kontraktu, więc spokojnie można złożyć skargę do NFZ-u. Wzory u nas na stronie. Można złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta, który poprosi szpital o wyjaśnienie, czy przychodnie w tym wypadku, a także można na tego konkretnego lekarza, który w nieprawidłowy sposób stosuje etykę lekarską, złożyć skargę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w danym mieście, żeby prześwietlił jednak zachowanie tego lekarza pod kątem właśnie prawidłowości wykonywania swojego zawodu. Pamiętajmy, że zawód lekarki i lekarza jest zawodem zaufania publicznego i są wyższe wymagania, wyższy standard oczekiwany od osób, które wykonują ten zawód, no bo od nich zależy nie tylko nasze zdrowie i życie, ale też nasze życie prywatne bardzo często. Co jeżeli ta pacjentka zaszłaby w ciążę, bo nie miałaby przyjmowanej antykoncepcji o czasie, tak? Albo spóźniłaby się, albo właśnie doszłoby do jakiegoś rozstroju zdrowia. To są bardzo poważne konsekwencje dla ludzkich wyborów. W związku z tym to dobro, interes i potrzeby pacjentki muszą być wzięte pod uwagę i muszą być szanowane. To nie jest tak, że lekarz żyje za nas, podejmuje decyzje za nas i ma prawo wciskać nam jakiś światopogląd co do tego, ile mieć dzieci, czy mieć dzieci, czy brać antykoncepcję, czy nie brać antykoncepcji, w jakim związku żyć. To powinno być poza sferą zainteresowania lekarza. Lekarz powinien być taką osobą, która nas informuje i wspiera, ale nie, że wyznacza kierunki i nas też ogranicza. Oczywiście, nie może być oceniający czy oceniająca. Może nam coś podpowiadać, może nam to rekomendować, ale to też wszystko zależy od tego, jak to przedstawi. Na przykład, jeżeli chce nam zalecić, nie wiem, bardziej zdrowy tryb życia, tak? No to powinien to zrobić w sposób delikatny, właśnie na przykład odnosząc się do tego, że chodzi o kwestie zdrowotne, że on rozumie, tak, że, na przykład jeżeli chodzi o kwestie związane z wagą, tak? Czasami waga powoduje trudność w przeprowadzeniu badania USG przez powłoki brzuszne. I w związku z tym lekarz nie powinien komentować tego, jaka pani jest na przykład, przepraszam za ten cytat, gruba, bo to jest zupełnie nie na miejscu, ale może na przykład powiedzieć, że on rozumie, jaka jest duża presja na ciało kobiety, na to, jak ma wyglądać,
Natomiast warto się zastanowić, czy nie dobrze byłoby na przykład pomyśleć o zadbaniu o swoje zdrowie, tak? Po prostu zbadanie poziomu cholesterolu, tak? Włączenia więcej warzyw czy owoców do diety dla własnego dobrego samopoczucia, a nie po to, żeby spełniać jakieś normy społeczne. To jest taki właśnie pozytywny przykład, ale od razu mi się przypomina negatywny przykład z mojego własnego doświadczenia. Byłam studentką na Uniwersytecie Warszawskim i pamiętam, że znajoma koleżanki mi powiedziała, żebym poszła do poradni ginekologicznej, bo tam jest fajny ginekolog. No i poszłam tam. I co zapamiętałam? Zapamiętałam to, że jak usiadłam w tym fotelu ginekologicznym, to lekarz powiedział: o, jesteśmy już dużą dziewczynką. I pamiętam, że mnie to tak zmurowało i nie zareagowałam. A teraz sobie myślę, że mając już pakiet informacji, mogłabym zareagować, ale jak mogłabym zareagować, żeby też poczuć się komfortowo, ale też, żeby nie było słowo przeciw słowu. Możemy zwrócić uwagę temu lekarzowi, chociaż nie musimy. To jest pytanie, jak się z tym czujemy. Możemy po fakcie złożyć skargę z taką rekomendacją, żeby z lekarzem ktoś przeprowadził rozmowę i nauczył go komunikacji z pacjentką. Najlepiej wysłał na taki kurs czy warsztaty, jak rozmawiać z pacjentkami, bo te słowa są po prostu upłupiające. Być może one nie zaważą na reszcie naszego życia, chociaż nigdy nie wiemy, skąd się biorą nasze traumy, z jakich doświadczeń. Ale tak nie powinno być. Inne pacjentki też nie powinny być narażone na takie niby zabawne, niby niegroźne, ale tak naprawdę bardzo raniące słowa. Więc to, co ja proponuję, to rzeczywiście, chociaż wiem, że to bywa trudne i też nie chcę przerzucać tego ciężaru na same pacjentki, ale żeby być może obrócić to w żart, a jednocześnie bić taką małą szpilę i zareagować trochę w taki sposób, który nas będzie chronił, bo ten lekarz nie będzie wiedział, czy my traktujemy to poważnie, czy nie, ale może da mu to do myślenia. Na przykład, gdybym nie znała pana doktora, to bym pomyślała, że to miał być taki upupiający, niefajny tekst, ale zakładam, że pan doktor miał dobrą wolę. Natomiast trzeba uważać, bo inne pacjentki mogą mieć inną wrażliwość niż ja. Tak? I myślę, że ten lekarz być może się nie najeży tak od razu, więc sytuacja nie zrobi się od razu nieprzyjemna, ale jak wróci wieczorem do domu, to może przyjdzie mu do głowy, że jednak przegiął trochę. Może przegiął i jeżeli on nie dostanie od nas takiego jasnego, pełnego emocji, chociaż emocje też nie są niczym złym, to jakby nie chcę być źle zrozumiana, ale takiego komentarza, który sprawia, że atmosfera jest taka, że można się kierę zawiesić, to on się nie nastawi jakoś, nie poczuje się też jakoś upokorzony, więc nie wystawi kolców i sam nie przejdzie do obrony, tylko poczuje, że kurczę, chyba przegrał retorycznie. Może nie jest wcale takim śmieszkiem, może nie jest wcale taki zabawny, bo trafił na kogoś, kto ma lepsze riposty niż on. I to może być paradoksalnie bardziej skuteczne. Aczkolwiek reakcje mogą być różne i absolutnie też nie chcę mówić, że w sytuacji stresowej my jeszcze musimy się wzbić na wyżyny naszych zdolności właśnie retorycznych. Warto mieć taki przygotowany komentarz na zaś, żeby z jednej strony pokazać, że nie odpuszczamy, reagujemy na naruszenia, ale z drugiej strony nie nadużywać się emocjonalnie, wikłając się jakieś pyskówki. Czyli po prostu ze stoickim spokojem próbować walczyć o nasze prawa pacjenckie. Dokładnie tak. To może być bardziej efektywne. Chciałabym wrócić do wkładek wewnątrzmacicznych, ponieważ bardzo dużo o nich ostatnio piszemy i dostajemy bardzo, bardzo dużo informacji, że mimo że wkładki wewnątrzmaciczne powinny być refundowane przez NFZ, czyli zakładane bezpłatnie, są jednak zakładane odpłatnie, mimo umów z NFZ-em. Co wtedy? No to jest rażące naruszenie prawa i naruszenie kontraktu z NFZ-em, więc bezwzględnie trzeba wysłać skargę do NFZ-u właśnie, że coś, co w przepisach jest nam gwarantowane bezpłatnie, nagle staje się niedostępne, chyba że wpłacimy wcale niemałą opłatę. Czyli musimy, a właściwie powinnyśmy, albo dobrze byłoby, gdybyśmy reagowały, bo dzięki temu torujemy ścieżkę i dobre praktyki wśród lekarzy, lekarek, a też dające bezpieczeństwo kolejnym pacjentkom. Dokładnie tak. Warto jeszcze powiedzieć, że jeżeli chcecie wersję papierową, to możecie do nas napisać maila lub przez Messengera i umówić się albo na odbiór osobisty w naszym biurze, albo poprosić o wysyłkę do dowolnego zakątka Polski, nawet w ilościach hurtowych tejże broszury. I to, co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że broszura jest napisana trochę w takim duchu, żeby
jak najprościej dochodzić swoich praw pacjenckich w sposób jak najdalszy od nadmiernych obciążeń nas, pacjentek i pacjentów, w sposób prosty, przyjazny, spokojny, bo nie trzeba od razu iść do sądu albo dzwonić na policję. Czasami da się w gabinecie albo jeszcze na miejscu w placówce ten problem rozwiązać. To, co jest ważne, to też, żeby pokazać, że mamy świadomość swoich praw i nie zawahamy się tych praw użyć. I muszę Wam powiedzieć ze swojego doświadczenia, czy z doświadczenia swoich klientek, że taka odpowiedź, że okej, panie doktorze, to co pan powiedział, że coś jest niemożliwe, że nie udzieli mi pan świadczenia, proszę to tylko jeszcze krótko napisać w dokumentacji medycznej, przybić pieczątkę i ja już nie będę dłużej zawracać panu głowy, a potem ja będę wiedzieć, co z tym zrobić, bo mam tutaj odpowiedni poradnik, kontaktowałam się z prawniczkami z Federy. Poza tym wiem też, że określone prawo pacjenckie mi przysługuje. I nie zgadniecie, jak bardzo skuteczny jest taki rodzaj działania. Nagle coś, co 5 minut było zupełnie niemożliwe, staje się możliwe i nie trzeba do tego używać żadnych mocnych słów. Czyli po prostu reagujmy, ściągajmy ten poradnik, zamawiajmy ten poradnik i korzystajmy z praw, które nam przysługują. Do zobaczenia za miesiąc na kolejnej audycji. Do zobaczenia. Radio Kapitan. Radio Kapitan. Radio Kapitan.